Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 29 czerwca. Zapraszam na wydarzenia, które dostępne są w ogólnopolskiej sieci kablowej Jambox na kanale 624 oraz na portalach Streameo.tv i Jelonka.com. Maria Jęczmek, zaczynamy. Mamy rekord. Grzegorz Leszek zdobył 28 szczytów. Pomarzenia na Hel. Ponad 300 osób wjechało na Szranicę. Jeleniogórzanin Grzegorz Leszek pobił rekord grupy Pocoloco i zdobył 28 szczytów w 76 godzin. Objęliśmy patronatem jego zmagania i nam jako pierwszym udało się z nim porozmawiać. Ma 28 lat, na swoim koncie rekord, który powala na kolana. Jeleniogórzanin Grzegorz Leszek zdobył 28 szczytów górskich w 76 godzin. Pobił on dotychczasowy rekord o 13,5 godziny. Grzegorzowi w trasie towarzyszyli przyjaciele. Ja byłem tutaj z Grzesiem i z Pawłem. Byliśmy odpowiedzialni za otoczkę nad Grzesiem, pomoc na całą organizację, gotowanie, kuchnia, nawigacja dla kierowcy. No i żeśmy się z Pawłem wymieniali jako kierowcy. Jeden raz jeden, raz drugi. W przerwach spaliśmy. A dziewczyny co robiły? Dziewczyny, była grupa wsparcia. Grupa wsparcia. Brzmi tajemniczo? Dziewczyny wbiegały razem z Grzegorzem na szczyty. Jak twierdzą, ani przez chwilę nie wątpiły w przyjaciela. On sam przyznaje, że rysy były dla niego największym wyzwaniem i próbą charakteru. Najtrudniejsza góra pod względem jakby dystansu też przebytego. Ale tu bardziej chodziło o fizykę, czy tam kolana. Bardziej to dostało w kosie. Ale tak psychicznie, żeby powiedzieć, że po co to robię, gdzie tu jestem i gdzie idę, to... Nie było jednak czasu na zastanowienie. 30 minut po rysach wbiegł na kolejny szczyt. Najgorsza pogoda złapała drużynę w Kotlinie Kłodzkiej i podczas wbiegania na Śnieżkę. Śnieżka była dramatem generalnie, bo już tam kolana nie pozwalały. No i zmęczenie, w sensie sen, ale motywowało to, że na górze jest komitet powitalny, wszyscy bliscy. I marzną w kapliczce, bo oczywiście schronisko jest zamknięte. Tym razem na Śnieżkę wbiegał ze wsparciem, co jak podkreśla sprawiło, że mimo nocy i deszczu udało się zdobyć ostatni szczyt z listy. Dla mnie było bardzo ciężko, bo padający deszcz powodował, że była śliska nawierzchnia. No i też po trzech poprzednich szczytach brakowało sił. I była już późna pora. Biegnie się po części dlatego, że ktoś tam na górze na ciebie czeka, więc to też jakby jest motywacja i to dosyć duża była dla mnie motywacja. Drużyna Górskie Rekordy już planuje kolejne eskapady, chcą ustanowić rekordy, których nikt nie pobije. Koronę Gór Słowackich, więc będziemy opracowywać i zobaczyć, jak to jest realnie do zrobienia. Korona Gór Polskich zimą. Korona Gór Polskich zimą. Jakieś pomysły jeszcze? Nie mamy pomysłu, ale musimy odpocząć na pewno. A jak już odpoczną, to będzie się można z nimi spotkać w Lądku Zdroju na Festiwalu Biegów Górskich, a wcześniej w Karpaczu na ekstremalnym biegu 3 razy Śnieżka, raz Mont Blanc. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, czyli w praktyce o zwiększeniu roli działalności organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Jednym z podstawowych obowiązków państwa jest dialog społeczny. To bardzo ważna sprawa, by ruch obywatelski reprezentowany przez organizacje pozarządowe stał się równorzędnym partnerem dla władz, zarówno centralnych, wojewódzkich czy miejskich. W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozmawiano o tym przy udziale prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W sposób bardziej transparentny będą dzielone środki finansowe, że organizacje pozarządowe będą brały udział we wszystkich najbardziej istotnych elementach dotyczących rozwoju miasta i realizacji potrzeb mieszkańców. A w Jeleniej Górze jest problem z tym? Myślę, że nie wszystkie organizacje są traktowane w sposób jednakowy, są może równi i równiejsi i chcielibyśmy temu w dialogu z panem prezydentem i z Radą Miasta przeciwdziałać. Miasta są samodzielne i one same muszą ustawiać swoją politykę, oczywiście z porozumieniem z mieszkańcami, a organizacje pozarządowe są niczym innym jak emanacją działań obywatelskich, więc i naturalnie ze współpracą z organizacjami, ale tak naprawdę
o tym, jak można współpracować na poziomie lokalnym, zależy od tego, jakie będą rozwiązania prawne, jakie będą kierunki interwencji publicznych na poziomie centralnym. Z tego punktu widzenia rozwiązania centralne będą miały wpływ na to, co się będzie działo lokalnie. Pańskim zdaniem to wszystko idzie w dobrym kierunku, czy jest jeszcze wiele do zrobienia i wiele do poprawy? Powiem tak, optymistycznie powiem, że idzie to w dobrym kierunku, chociaż tak wiele jest jeszcze do zrobienia i tak na początku drogi jesteśmy, że to może pójść jednak w złym kierunku, więc bardzo zależy na tym, żeby pilnować tej drogi i iść w kierunku kontrolowanym przez obywateli i ich organizacje. Dlatego przyjęcie ustawy było długo wyczekiwane. Optymistycznie powiem, że idzie to w dobrym kierunku, chociaż tak wiele jest jeszcze do zrobienia i tak na początku drogi jesteśmy, że to może pójść jednak w złym kierunku, więc bardzo zależy na tym, żeby pilnować tej drogi i iść w kierunku kontrolowanym przez obywateli i ich organizacje. Ustawa została skierowana do Senatu, który powinien zająć się nią jeszcze w tym tygodniu. Wakacyjna wyprawa może być nie tylko przyjemnością. Z powodzeniem można ją połączyć ze szczytnym celem. Czy po marzenia można pojechać rowerami? Czterech młodych strażaków chce udowodnić, że jak najbardziej tak. Poprzez swoją akcję pod tytułem Pomarzenia na Hel chcą pomóc Klaudii, którą los obdarzył pięknym głosem i talentem, pozbawiając niestety zdrowego wzroku. Kiedyś pokazywałem kolegom filmik, jak Klaudia śpiewa na różnych koncertach. I wraz z pomysłem na zrobienie akcji charytatywnej od razu stwierdziliśmy, że musimy to zrobić dla Klaudii. Jesteśmy studentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i wspólnie od 3 lat już tutaj studiujemy. Od samego początku razem w czwórkę organizujemy naszą akcję i właśnie w takim składzie będziemy jechać przez całą Polskę. Rajd rozpocznie się w górach, zakończy nad morzem. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na problem Klaudii i zebrać fundusze potrzebne na zabiegi mające przywrócić jej wzrok. Planując naszą trasę wybraliśmy 2 najbardziej charakterystyczne miejsca na południu i północy Polski. Na południu są to Rysy, jest to najwyższy punkt w Polsce, a na północy jest to najbardziej charakterystyczny półwysep w Polsce, czyli Hel. Cała akcja to nie tylko rowerowa eskapada, to także profil na Facebooku oraz filmy promujące wydarzenie. Wydarzenie, do którego każdy może się przyłączyć i dodać cegiełkę od siebie. Tak więc polub nasz fanpage i wspomóż Klaudię. A jeśli jesteś firmą lub organizacją, to koniecznie skontaktuj się z nami osobiście. Do zobaczenia, ruszamy do akcji! W Karpaczu odbył się zjazd zabytkowych wozów strażackich, które cieszyły się powodzeniem nie tylko u najmłodszych. Były gry i zabawy z użyciem sprzętu bojowego. Kilkudziesięcioletnie Ople, stary Avia, ale także nowoczesna Scania wziął udział w zlocie samochodów pożarniczych, który odbył się w Karpaczu. Dużym zainteresowaniem cieszył się Star 25 z 1967 roku. Wszystko jeszcze jest starego typu, drewniane ławki. Tam jest taki luk w dachu, który otwieramy, żeby dostać się do armatki wodnej. W tym dniu można było zajrzeć we wszystkie zakamarki wozu bojowego i porozmawiać ze strażakami o ich pracy. Jest fajne, bo jest tutaj dużo sprzętów strażackich, takich jak butle z gazem, znaczy z tlenem, nosze i w ogóle stroje strażackie. Okazało się, że zlot przyciągnął wielu młodych pasjonatów, którzy bez problemu rozpoznawali nie tylko marki samochodów, ale byli w stanie wskazać ich przeznaczenie. Jest samochód strażaków z Czech, niedużego rozmiaru, dość mało wody, ale do drobnych działań też się przydaje właśnie taki wóz. Na deptaku zaprezentowało się 10 wozów strażackich, nie tylko z okolicznych miejscowości, ale także z zagranicy. Ta parada odbywa się tutaj już od wielu lat, ale tak naprawdę od 2 lat realizujemy to w ramach projektu polsko-czeskiego i od 2 lat jest to spotkanie straży pożarnych z obszaru pogranicza polsko-czesko-niemieckiego. Strażacy zaprezentowali także sprzęt, jakim dysponują. Każdy mógł spróbować swoich sił w cięciu drzewa czy w przenoszeniu jaj nożycami do cięcia blach. I choć mogłoby się wydawać, że sprawa jest prosta, to okazało się, że nie do końca tak jest. Góra, dół. To jednak nie koniec atrakcji. Na najmłodszych czekał kącik zabaw. Bardzo duże zainteresowanie nie tylko chłopców, ale także i dziewczynek wozami strażackimi zdziwiło niejednego strażaka. Wszystkich, którzy nie zdążyli przyjechać na zjazd zabytkowych wozów strażackich do Karpacza, zapraszamy już za rok.
Dwie niezwykłe wystawy szkła można podziwiać w Muzeum Karkonoskim. Autorzy to znani i cenieni na całym świecie artyści. Szósty festiwal Art and Glass rozpoczął się wystawą dwóch wybitnych i docenianych na całym świecie artystów. Barbary Idzikowskiej, związanej z Wrocławiem, a druga wystawa, tą, którą w tej chwili, gdzie jesteśmy, to wystawa Wladimira Kleina, jednego z najwybitniejszych artystów szklarzy na świecie. Prace Barbary Idzikowskiej są bardzo charakterystyczne i intrygujące. Jedna z jej prac wita zwiedzających Muzeum Karkonoskie. Tym razem artystka postanowiła pokazać projekt, który zrealizowała w Stanach Zjednoczonych we współpracy z Rachel Garceau. I tak po dwóch latach powstała Śpiąca. To jest właściwie takie wspomnienie ciała kobiety. To jest szklana struktura ażurowa, która od taki rodzaj przykrycia, całunu, nie wiem jak to nazwać, spod którego wystają szklane stopy, które odlałam technice Pat de Ver. Wszystkich zaintrygowanych Śpiącą informujemy, że głowa znajduje się w muzeum we Wrocławiu. Drugim wybitnym artystą, który zaprezentował swoje prace, był Wladimir Klein, który w tym roku obchodzi 50-lecie twórczości. Nauki pobierał w najstarszej szkole szkła na świecie. Wykładał m.in. w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Jego prace to popis szklarski wirtuozerii. Sztuka szklarska się odradza. Wróciłem z Kalifornii, z San Jose, gdzie odbyła się Światowa Konferencja Szkła. Organizatorzy chcieli, aby Kalifornia żyła szkłem. I okazało się, że jest takie miejsce, oddalone o 100 km od mojego domu, gdzie szkło ma się dobrze. I jest to Jelenia Góra. Jelenia Góra i region powoli wracają do tradycji szklarskich. Prężnie działa to Huta Julia, jak i mniejsze zakłady. Mam nadzieję, że między innymi takimi festiwalami jak Art and Glass Festival pokażemy, że szkło jest piękne i że warto w tym szkle wiele rzeczy realizować. Z roku na rok festiwal Art and Glass przyciąga coraz więcej nie tylko wystawców i zwiedzających, ale także wybitnych artystów z całego świata. Kto wie, może niedługo festiwal ten stanie się wizytówką nie tylko miasta, ale także i regionu. Kilkadziesiąt konsol, setki gier, a wśród nich prawdziwe białe kruki, pochodzące nawet z lat 70. W Karpaczu powstało Muzeum Konsol Gier Wideo. W Polsce są tylko trzy takie muzea. Jedno z nich zostało otwarte w Karpaczu. Co można tam znaleźć? Wszystko to, czym pokolenie obecnych 30-kilkulatków żyło w dzieciństwie, czyli komputery Commodore i Amiga, konsole Atari, Sega i Nintendo, ale też wiele, wiele więcej. Najstarsze z nich mają już 40 lat i są wciąż w pełni sprawne. Uważam, że jest to bardzo fajny skok w przeszłość, można sobie przypomnieć naprawdę fajne czasy. Wtedy wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz. Co pan tutaj odnalazł? Jakieś konsole, które kiedyś były w pańskim posiadaniu? Coś, co rzeczywiście darzy się taką sympatią i z nostalgią się wspomina? Wiem pan, co dużo ciekawych rzeczy tutaj jest, ale tak, ma pan rację. Znalazłem, za nami jest konsola Atari, mam dokładnie taką samą w domu gdzieś na strychu. Kiedyś godzinami się w nią grało. W gablotach prezentowane są marzenia nastolatków lat 80. i 90. Do tego setki gier i specjalne stanowiska, na których można zagrać w konsolowe klasyki. Będziemy prezentować konsole, będziemy prezentować gry wideo, będziemy prezentować cały sprzęt, który jest związany z gamingiem. Chcemy, żeby to się naprawdę porządnie rozwijało, żeby tutaj można było zagrać, żeby można było zobaczyć sprzęt, który pochodzi z całego świata. Nie tylko z Polski, nie tylko z Europy, ale również ze Stanów, skąd tak naprawdę gry się też zaczęły wywodzić. I będziemy do tego skrupulatnie cały czas dążyć. Dzisiejsze konsole wideo oferują nieporównywalnie lepszą grafikę i tysiące gier. Dlaczego więc stary sprzęt wciąż ma swoich miłośników? Te konsole mają duszę, odpowiadają pasjonaci. Najrzadsze z nich w dobrym stanie osiągają wysokie ceny na portalach aukcyjnych, jednak kupić je można nie tylko poprzez internet. Giełdy, bazary, znajomi, strychy to jest źródło niekończące się różnych rzeczy. No, czasami rzeczy, których się naprawdę nikt nie spodziewa. Może lepiej nie wyrzucać niektórych rzeczy, bo nie wiadomo kiedy akurat coś się będzie potrzebne. W Muzeum Gier Wideo w Karpaczu można zobaczyć, jak wyglądali poprzednicy dzisiejszego Xboxa czy PlayStation. Ponad 300 śmiałków postanowiło sprawdzić swoje umiejętności podczas wjazdu rowerem na Szrenice, który odbył się w minioną niedzielę w Szklarskiej Porębie.
301 śmiałków z całej Polski postanowiło zmierzyć się ze swoimi słabościami i wjechać na szarenicę. Zawodników nie opuszczał dobry humor i determinacja. Pierwszy raz jechałam w tamtym roku na Śnieżkę, spodobała mi się charakter tej imprezy i zdecydowałam się pojechać. Co takiego w sobie ma właśnie wjeżdżanie na szczyty od... Pokonaj siebie, pokonaj swoje słabości, to jest najistotniejsze. To jest hasło, pod którym jadę. Czy wiedzieli, co czeka ich na trasie? Może być trochę ślisko, może być trochę mokro na trasie, tam są kamienie, takie płyty, więc może trochę być ślisko, ale poza tym no, nie boimy się, jedziemy do góry, ciągniemy i to jest najważniejsze. Da pan radę? No oczywiście, nie ma takiej w ogóle innej opcji. Pogoda dopisała i wyszło słońce. Zawodnicy podkreślali, że trasa wyścigu była bardzo wymagająca. Niektóre odcinki trzeba było przebyć na piechotę z rowerem na plecach. W pierwszej setce jestem bez SPD-u, dałem radę. Tak było ciężko, że nie można było podjechać wszystkiego, ale co mogłem, to podjechałem, nie? Bez SPD-u, bez niczego. Z Warszawy jestem, tam nie ma gdzie trenować. Uważam, że super trasa. W ubiegłym roku jechałem na Szrenicę. Myślę, że ta trasa jest fajniejsza, ciekawsza, taka bardziej zróżnicowana. Super, jestem bardzo zadowolony. Pewnie, że wygrałem. Znowu pierwsze miejsce w mojej kategorii. Poza mną nikogo nie było. Bacha Sochaczy wygrała. Kolejny raz. Powodzenia dla reszty. Nie było tak źle, szczerze powiedziawszy. Po przejechanym trofi generalnie było dobrze, końcówka dała troszkę popalić do wiwatu, ale było całkiem znośnie. Super przygoda, fajna sprawa, także polecam wszystkim. Poza dobrą zabawą oraz sprawdzeniem własnych umiejętności i wytrzymałości, impreza miała jeszcze jeden cel. Opłata za wyścig została przekazana w całości na szczytny cel. Pomagając, pokonując siebie, pomagają innym, bo cały dochód w 100% jest przeznaczony na projekty charytatywne organizowane przez nasz klub, przede wszystkim na stypendia naukowe dla dzieci, na wspomaganie dzieci z zespołem Downa, dzieci specjalnej troski. Organizatorem wjazdu na Szrenicę byli Rotary, Klub Karpacz, Karkonosze, Miasto Szklarska Poręba oraz Moksiel. Następną dużą imprezą rowerową w Szklarskiej Porębie będzie Bike Week, który już w lipcu. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i w imieniu Magdaleny Florczykowskiej zapraszam na wydarzenia środowe. A już za chwilę program Gość Dnia. Przemysław Kołpajew będzie rozmawiał z Eugeniuszem Raglem, m.in. o psich adopcjach.